Będziesz piękna, zamknij oczy. Coś mnie trochę twarz swędzi. Co się dzieje? Przecież to proste. Brawo, tatuś! Cześć, tu Sara, nareszcie jest weekend. Ja nie muszę odrabiać zadań domowych, a rodzice nie muszą dziś iść do pracy. Cześć! Rodzice ostatnio są strasznie zestresowani. Co? Żonka, dlaczego na moim koncie brakuje znowu 300 zł? Po co ci kolejna torebka? Przecież i tak teraz nigdzie nie wychodzimy z domu. Ale kiedyś wreszcie wyjdziemy, muszę być przygotowana. Jak słyszę takie wymówki, aż mi włosy dęba stają. No Żuziak, zwykle przesadę. Używasz mojej szczotki? Mówiłam ci, że nie lubię, jak ktoś używa moją szczotkę do włosów. Żonka, wyluzuj, to tylko szczotka. Postanowiłam z tym coś zrobić. Dzisiaj to my się nimi zaopiekujemy. Pamiętajcie, żeby zadbać czasem o swoich staruszków. Wikuś, masz jakiś pomysł, żeby ich odprężyć? Musisz robić spa. Racja, rodzice uwielbiają chodzić do spa. Dzisiaj im zrobimy domowe spa. Ja lecę po leżak, a ty skombinuj ręczniki. Dobra, uciekam. Mam ręczniki. Świetnie, Wiktor. Kosmetyki już mam, jeszcze ogórek i jogurt. Wszystko gotowe, wołaj mamę! Okej! Nareszcie mam czas, żeby poczytać książkę. Uwielbiam te sobotnie chwile relaksu. Mamuś, mam niespodziankę! Chodź, chodź, chodź! Czy powinnam się bać? A to co? Zapraszamy do naszego spa. Mama, połóż się! W sumie fajnie, dawno nie byłam w spa. Jakie zabiegi przewidzieliście na dzisiejszy dzień? Maseczka odmładzająca. Będziesz piękna, zamknij oczy. O, maseczka odmładzająca to mi się przyda. Pełny profesjonalizm. Teraz poczujesz zimny dotyk na twarzy. Wyobraź sobie, że to morska bryza. Saruś, co to za mikstura? To tajemnica naszego spa. Mamuś, masz się relaksować. Jeszcze troszkę tutaj. Jakie zimne. Wow, ale fajnie, ja też bym tak chciał. Tatuś, zaczekaj na swoją kolej. Ja zawsze jestem ostatni. Adonosia? Nie. Coś mnie trochę twarz swędzi. Twarz mnie piecze. Koniec. O co chodzi, mamuś? Dla urody trzeba pocierpieć. Sara, co było w tej miksturze? Nic takiego, po prostu jogurt truskawkowy. Co? Ja przecież jestem uczulona na truskawki. Skąd mogłam wiedzieć? Dobra. Muszę to zmyć! Jak ja teraz wyglądam? Sara! Ta kuracja odmładzająca chyba nie do końca działa. Zobaczcie, co się stało z moją twarzą. Mamuś, zaraz ci zrobię inną maseczkę i wszystko zniknie. Wiesz co, ja sobie zrobię zimny okład, a wy zajmijcie się tatusiem. No dobra. Tatuś! Nareszcie moja kolej? Super! Dobra, zaczynamy. Połóż się i zamknij oczy. O, jogurcik się skończył. Wikuś, przyniesiesz? Tylko nie zniszczcie mi fryzury. Pracowałem nad nią cały ranek. Jasne, jasne. Mam specjalne środki ochrony. Asystencie, co z jogurtem? Wniosę. Dziękuję, asystencie. Poczujesz teraz przyjemny, zimny dotyk. Zapomniałam o ogórkach.
Wiktor, nie zjadaj naszych środków kosmetycznych. Zdaję. Pięknie, Wikuś. I się leci. Inne! A, lodowate. Poproszę się relaksować, a nie gadać. Jakie niedobre, czemu to smakuje czosnkiem? Czosnkiem? Wiktor, co ty tu dałeś? No to! Sos czosnkowy? A, sos czosnkowy, nie! A, wypali mi twarz! Chyba nie wyszło mi to moje spa. Co się dzieje? Co ci się stało? To ta kuracja odmładzająca. Nie o taki efekt mi chodziło. O, nie smuć się kochanie, uczulenie zaraz zejdzie, była fajna zabawa. No, sam zabieg był dość relaksujący, tylko potem trochę piekło. Kochani, a wy co? A, Sarusia nam zrobiła domowe spa. Babciu, może ty teraz masz ochotę? Oj, po wyglądzie twoich rodziców chyba zrezygnuję. Nie wiesz co tracić. O, tak bardzo chciałam się pobawić w spa. Nie smuć się, mam coś dla ciebie. Co takiego? Mam dla was nowe zestawy Barbie, domowe spa. Barbie spa? Barbie, ale super! Tym laleczkom możesz robić maseczki i zabiegi relaksacyjne. Naprawdę? Z Barbie na pewno wszystko się uda. Dzięki, babcia! Potrzebujemy więcej miejsca. Au! Córki, musiałam zrobić miejsce. Mogłaś mnie uprzedzić. Mamy tu najnowszą serię Barbie Relax. Barbie domowe spa, Barbie robiąca ćwiczenia oddechowe i laleczka ćwicząca, bo ćwiczenia to jeden ze sposobów na odprężenie. Laleczki z tej serii mają bardzo fajne akcesoria. A to oddycha. Poważnie, patrzcie na to. Fajne, nie? Otwórzmy. Wszystkie laleczki z tej serii mają zginające nogi i ręce. No ja też. Ale fajne i ona nawet ma ręcznik. Ma też nawet maseczki z ogórków. A to co? To są emotki, które można włożyć do główki piesiowi, żeby pokazać jaki ma nastrój. Fajne. Tak wygląda moja laleczka. Ona gra? Moja siostra. Są tu cztery różne nastroje. Ja moją też już otworzyłam. Jest w ręczniczku, ma szczotkę do mycia, ma pieska, kocyk i kosmetyki do spa. Pora wydostać ostatnią laleczkę. Patrzcie, ona tu nawet ma karimatę do ćwiczeń. Ma też torbę, ciężarki i bidon. Ma też pieska. W każdym zestawie była lalka i piesek. Bo piesek jest przyjacielem człowieka. Nikt nie potrafi tak poprawić nastroje jak piesek. Piesek też ćwiczy. Jest piesio, hula hop, ciężarki, bidon i torba. Można do niej włożyć rzeczy, kiedy się idzie poćwiczyć. Jak wiecie, nasze życie jest bardzo stresujące. Ciągle każą nam się uczyć, robić zadania domowe i ciągle nas wszyscy oceniają. Żeby nie zwariować, codziennie trzeba sobie zrobić 15 minut relaksu. Który sposób wy wolicie? Spa, ćwiczenia czy ćwiczenia oddechowe? Napiszcie na mojej społeczności. Wypróbowałam już z rodzicami zabiegi pielęgnacyjne, to teraz wypróbuję ćwiczenia. Mamuś, tatuś, jak się macie? Chodźcie poćwiczyć. O, już nie masz krostek. Tak, zrobiłam sobie zimny okład i wszystko weszło. A moja twarz jak? Też dobrze. O co chodzi z tymi ćwiczeniami? Mam kolejny sposób, żeby was zrelaksować. Chodźcie. Ja się właśnie relaksowałem. Dobra, chodź.
siądźcie się wygodnie i zaczynamy. Co teraz? Zacznijmy od oddychania. Oddychamy jak ona. Jaka miła muzyczka, to naprawdę relaksuje. Bardzo dobrze, a teraz pora na rozciąganie. Róbcie to, co ja. Połóżcie się wygodnie i przyciągnijcie nogę do głowy. Że co? Oj mężysz, przecież to proste. Widzisz, spróbuj. Chyba nie potrafię. No tatuś, postaraj się. Brawo, tatuś! Jak za to zrobię? Wystarczy? Tak, tak. I co, czujecie się już zrelaksowani? O tak, ja się bardzo zrelaksowałam. Moja skóra jest teraz taka gładziutka. A, no to fajnie, będziemy się codziennie tak relaksować? No tak, 15 minut relaksu dziennie dobrze nam zrobi. Jasne, jutro zrobimy powtórkę, a teraz się możecie pobawić. Wiktor, chodź, zaprosimy nowe Barbie do naszego miasteczka. Tak! Witajcie, przyjechałyśmy do was, żeby zrobić salon spa. Spa? Ale super! Będziecie mieszkały tutaj. Czy mogę skorzystać z waszej wanny? Jasne, rozgość się. To się nazywa relaksik. Kto jeszcze na oddychanie? Będzie dużo ludzi. Wyście są? Jeszcze nie. Dziewczyny teraz mają spa z maseczkami. A ja już robię trening. Tak, tak, idziemy. To nie my, już zaczynamy. Zobaczcie, jaka ona jest elastyczna. Umie się cała pozginać. Nawet stopy i dłonie jej się ruszają. Tak samo tej tutaj i tej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o relaksie. Pa! I ciśnijcie dzwoneczek i łapki w górę. Pa! Gdzie jest mój jogurcik? No na mamie.